jakie jest życie, sami widzicie. Dziś nam się żyje wprost znakomicie. Automatyzacja, politechnizacja, smary i dymy to cywilizacja. Jakby mój dziadek z mogiłki wstali, świata by teraz nie rozpoznali. Kto to widział, kto to słychał? Z techniką prawie wszystko zrobiono. Teraz się biorą za nas, za homo. Dziś na frasunki niedobre trunki, tylko drażetki, tylko pigułki. Dość masz zarostu, no to po prostu weźmiesz hormona i sprawa załatwiona. Kto to widział, kto to słychał? Kiedyś to chłopom dobrze się miało, nie tak jak dziś się baby zrywało. Ty do niej sprosta, a ona ostra. Stójże prostaku, gdzie gra miłosna. Ty tylko patrzysz na moje nogi, nie znasz techniki i fizjologii. Kto to widział, kto to słychał? Nie będę z tobą spać żadnej nocki, jak nie przeczytasz książki Wisłockiej. Łudźże chłopczyku, łudźże się, łudź, no bo nauka to potęgi klucz. Lecz ja z natury jestem ostrożny, nazbieram kluczy i będę woźnym. Kto to widział, kto to słychał? Nie musisz teraz, siwy staruszku, przy piecu siedzieć w ciepłym kożuszku. Dziabniesz na łyka antybiotyka i dziadek z babką pod sufit skika. Nie ma tu wpływu żadna dziewczyna, tylko chemia i medycyna. Kto to widział, kto to słychał? W razie wypadku mogą bezpiecznie złożyć ci w tobie każdą kosteczkę, a jeszcze lepiej, bo teraz da się w trymiga z Jasia uzyskać kasie. Już przyszły czasy, że możesz chcieć przez transplantację zmienić swą płeć. Kto to widział, kto to słychał, żeby babie było mi. Teraz pigułka jest na sypianie i na kichanie, i na siusianie. Boję się tylko, że przyjdzie chwilka, gdy się z człowieka zrobi maszynka. Jak nam usuną z organizmu ostatnie gramy humanizmu.